Porównajmy 5 szóstych i 5 ósmych. Zastanówmy się, co te ułamki oznaczają. 5 szóstych oznacza 5 części z 6. Powiedzmy, że mamy jakieś ciasto i podzieliliśmy je na 6 części. 5 szóstych to 5 z tych 6 części. 5 ósmych to znowu 5 części, to właśnie łączy obydwa te ułamki. W obydwu przypadkach zainteresowani jesteśmy pięcioma kawałkami, ale w drugim przypadku podzieliliśmy ciasto na 8 kawałków, czyli tym razem mamy 5 z 8 kawałków. Możemy też przedstawić te ułamki graficznie za pomocą rysunku. Drugi rysunek dla 5 ósmych. Mamy dwie całości, są tej samej wielkości. Na jednym rysunku zaznaczymy 5 szóstych, na drugim 5 ósmych. Potem je porównamy. Powiedzmy, że jest to ciasto podzielone na sześć równych części. Nie są idealnie narysowane, ale załóżmy, że są to części równej wielkości. 5 szóstych to pięć z tych sześciu części. Jedna część, druga, trzecia, czwarta, piąta. Ten rysunek przedstawia 5 szóstych. Zastanówmy się teraz nad pięcioma ósmymi. Jeżeli podzielimy całość na 8 części, to czy te kawałki będą większe niż w przypadku szóstych części, czy mniejsze? Czy ósme części całości są większe czy mniejsze niż szóste części całości? Narysujmy i przekonajmy się. Mamy takie same całości, i tę drugą dzielimy na 8 części. Jak widać, ósma część całości jest mniejsza niż szósta część całości. Jeżeli musimy podzielić takie samo ciasto na 8 osób, a nie na 6, to kawałki będą mniejsze. Zaznaczmy 5 części z tych 8. Przekonamy się, czy będą one większe, czy mniejsze, niż szóste części. Widać wyraźnie, że 5 zajmuje więcej powierzchni niż 5 ósmych. 5 szóstych jest większe. Jest tak dlatego, że szósta część całości, każdy z tych kawałków, jest większy. Niż ósma część całości. W takim razie 5 większych kawałków to więcej niż 5 mniejszych kawałków. 5 szóstych jest większe niż 5 ósmych. Symbol większe niż jest zwrócony szerszą stroną w stronę większej liczby. 5 szóstych jest większe niż 5 ósmych. Jeszcze jedno podobne zadanie. Tym razem porównajmy te ułamki bez pomagania sobie rysunkami. Co oznaczają te ułamki? Dwie piąte oznacza dwie części z pięciu. Całość została podzielona na pięć równych części i wzięliśmy z nich dwie. Dwie trzecie oznacza, że taka sama całość została podzielona na trzy równe części i wzięliśmy z nich dwie. Które dwa kawałki są większe? Dwa kawałki z trzech są większe, bo jeżeli dzielimy całość tylko na trzy równe części, to będą one większe niż w przypadku pięciu. Czyli dwie piąte są mniejsze, bo dwa mniejsze kawałki to mniej niż dwa większe kawałki. Jak zwykle znak mniejszości jest skierowany szerszym końcem w stronę większej liczby, a węższym końcem w stronę mniejszej liczby. Dwie piąte jest mniejsze niż dwie trzecie.